Także przechodzimy do dalszej części. No i teraz zaimportujemy sobie tutaj model. Żeby to zrobić, aha, tutaj są jeszcze zakładki, o których wam nie mówiłam. Tu jest generalnie zaznaczanie obiektów, ta strzałka. Jeżeli wciśniemy ten kwadracik ze strzałką, to w ten sposób możemy zaznaczać wszystkie kategorie obiektów, czyli zarówno ludzi, samochody, meble, drzewa, modele wstawione do programu i tak dalej. Natomiast jeżeli wybieramy tą strzałkę zaznacz, to musimy też wybrać kategorię, którą chcemy, żeby on nam zaznaczał. Czyli jeżeli bierzemy sobie naturę, no to wtedy ja mogę zaznaczać tą naturę. Jeżeli bierzemy sobie ludzi i zwierzęta, to w tym momencie ja mogę zaznaczać ptaki, które tu latają, ale nie mogę już zaznaczać drzew na przykład. I tak dalej, tak? Jeżeli bierzemy sobie transport, to zaznaczamy transport. Dlatego fajnie jest mieć włączone wszystkie kategorie, bo wtedy on nam po prostu zaznacza tutaj wszystkie kategorie, jakie mamy w tym modelu. Tutaj mamy obracanie obiektów, czyli też przykładowo zaznaczymy sobie jakiś krzak, to możemy go sobie tutaj po prostu zgodnie z naszą wolą obracać, ale możemy na przykład też zmieniać skalę tego obiektu i możemy sobie tutaj zrobić jakąś taką wielką palmę albo malutką palemkę. I to działa w sposób dwojaki. Można to robić tak, że działamy sobie tym suwakiem, wtedy mamy trochę mniejszą kontrolę, ale możemy po prostu chwycić tutaj tą kuleczkę przypisaną do obiektu i po prostu myszką góra-dół z większą kontrolą możemy sobie ten obiekt tutaj powiększać i pomniejszyć. Dobra, dalej mamy usuń, czyli po prostu jeżeli chcemy coś usunąć, no to klikamy tą tutaj kuleczkę przypisaną do obiektu i obiekt tam znika, nie? Tutaj mamy cofanie i teraz tutaj jeżeli chodzi o lumiona, to jest bardzo ważne, ponieważ w lumionie nie za bardzo można cofać w taki sposób, jak się to robi w innych programach. Czyli jeżeli coś tam nabrudzę, to generalnie mogę cofnąć tylko raz. Także o tym Państwo pamiętajcie. Nie wiem, przykładowo usunę sobie, nie wiem, ileś tam tych krzaków, a później znowu sobie tutaj będę coś wypływać, to generalnie mogę cofnąć tylko raz. Dalej już się nie da. Czyli to wszystko, co usunęłam w pierwszej turze, jakby już nie może być przewrócone. To jest dziwne, ale tak to tutaj działa niestety. Okej, no dobra, to teraz sobie wstawimy nasz modelik, wstawimy go sobie tutaj na tą kolanę, żeby nam fajnie wyszły wizualizacje. I wstawianie obiektu wygląda w ten sposób. Klikamy sobie opcję umieść i później dalej robimy tutaj importuj nowy model. Okej. Wchodzimy na pulpit i tutaj akurat mam przygotowany taki dom, który sobie zaimportujemy. Aha, on mówi, że on jest zaimportowany, bo chyba jest zaimportowany. Tak, dobra, czy ja go mam w zaimportowanych modelach, czyli po prostu klikamy sobie w te zaimportowane modele i pojawia nam się nasz budynek. To jest nasz taki starszy projekt. No i teraz tak, generalnie ja tu mam w tym modelu trochę śmietnik, więc ta nasza kulka operacyjna, tak ją nazwijmy, jest dalej niż ten model. W związku z tym tutaj muszę sobie jej trochę szukać, żeby go przesuwać. Ale jak Państwo będziecie mieli porządnie zrobione modele, to ta kulka powinna być gdzieś tutaj bliżej tego modelu, także powinno się to po prostu tutaj łatwiej przesuwać. No ja sobie z tym tutaj i tak poradzę. Dobra, teraz będziemy go sobie tutaj dopasowywać dokładnie do tego terenu, ale jak już mamy taki model tutaj wstawiony, to co jest ważne? Jeszcze na chwilę włączę ten model w SketchUpie, żebyście Państwo wiedzieli, o co mi chodzi. A chodzi mi o to, że żeby dostosowywać tekstury w Lumionie, to w SketchUpie te tekstury muszą być idealnie podzielone. To znaczy, każda tekstura w SketchUpie będzie odpowiadała teksturze w Lumionie. To znaczy, że, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Mamy modelik i teraz tak. Jeżeli to, co jest na elewacji, tak, jest jednym materiałem, to w Lumionie będzie działało jak jeden materiał. On tam już później jakby nie dzieli sobie tych wszystkich naszych płaszczyzn i materiałów oddzielnie, tylko to, co jest pokolorowane w SketchUpie czy w jakimkolwiek innym programie na jakiś tam, na jakąś tam warstwę, to tak będzie też czytane w Lumionie. Ale dobra, zaczniemy sobie tutaj już powoli ten nasz model kolorować. W tej chwili tutaj wszystko jest to białe, to jest wszystko pokolorowane jako elewacja.
W związku z tym, jeżeli sobie chcemy ten materiał dostosować, to mamy dwie opcje. Albo zostawimy sobie ten materiał taki, jaki jest w SketchUpie i dostosujemy go sobie jako własny materiał, albo na przykład wykorzystamy sobie materiał, który jest tutaj w Lumionie do wyboru. I mamy tutaj, jeżeli klikniemy na tą płaszczyznę tutaj, gdzie jest nałożony jakiś tam kolor w SketchUpie, w tym wypadku jest to kolor elewacja, nazwijmy to, bo to będzie tynk, to możemy sobie tutaj wybrać różne opcje. Możemy na przykład sprawić też, że ten obiekt, że ten materiał będzie niewidzialny i wtedy nam to wszystko po prostu tutaj zniknie. Ale możemy sobie tutaj na przykład wybrać jakiś materiał zewnętrzny i na przykład ja sobie w tym wypadku wybiorę tynk. Wybieramy sobie biały tynk i ten materiał oczywiście teraz dalej możemy sobie jeszcze modyfikować. Wchodzimy sobie właśnie w ten materiał, który wybraliśmy i możemy tutaj na przykład go sobie kolorować. Ja bym chciała, żeby on był trochę bardziej biały, więc go sobie tutaj rozjaśnimy. Możemy sobie tutaj operować wypukłościami tego materiału. Mam nadzieję, że to widać u Państwa na komputerach, bo pewnie przesył powoduje, że nie jest tak ostry jak u mnie, ale mam nadzieję, że to widać, że wypukłości tutaj możemy sobie zmieniać. Możemy też na przykład działać odbiciami, no i połyskiem, tak? I wtedy w renderze ten budynek będzie po prostu bardzo silnie błyszczał. Tutaj mamy też coś takiego jak przemieszczenie tej tekstury. To się bardzo dobrze sprawdza w przypadku takich rzeczy jak na przykład śnieg albo piasek, bo mamy też tutaj w Lumionie teksturę piasku. No i możemy tutaj zmieniać skalę tej tekstury. Czyli ja w tym wypadku sobie troszeczkę to zmniejszę, żeby ten obiekt nie był aż tak bardzo tutaj porowaty. Mamy też tutaj kolejne opcje, które akurat w przypadku tynku się nie sprawdzą, ale mamy tutaj na przykład położenie tej tekstury, możemy ją sobie przesuwać, możemy ją sobie obracać, możemy sobie nadawać przezroczystość takiej teksturze, no i możemy na przykład powodować, że ona będzie świeciła. To się oczywiście przydaje do jakichś tam materiałów wypełniających na przykład lampy albo do jakichś tam oświetleń linearnych. Możemy tutaj działać nasyceniem tej tekstury. No i tutaj jeszcze mamy dodatkową opcję połysku. Możemy też działać tak zwanym zużyciem tego materiału, czyli na przykład, i tutaj mamy też różne opcje do wyboru, możemy sobie, jeżeli mamy kamień, to wybieramy kamień, jeżeli mamy drewno, to wybieramy drewno. Mamy też skórę i różne metale, no ale w tym wypadku to jest tynk, więc pewnie kamień będzie najbliższy temu wszystkiemu. I możemy sobie działać z zużyciem tego materiału. Czyli jeżeli tworzymy na przykład jakieś dystopijne krajobrazy postapokaliptyczne, no to możemy sobie właśnie tutaj stosować tego typu efekty. I możemy też tutaj wyoblać krawędzie. Generalnie polecam to robić, bo to zawsze nadaje realizmu scenie. Tutaj można to zrobić w sposób bardzo mocny, ale ja to zrobię tylko tak troszeczkę. O, że możemy sobie tutaj ten nasz materiał wyobić. Dobra. Mamy też bardzo ciekawe materiały, jeżeli chodzi o szkło. I tutaj jest tego całkiem dużo. Możemy sobie wybrać nawet jakieś takie szkło ozdobne, że to jest też bardzo ciekawa tutaj możliwość. No ale ja sobie wybiorę po prostu zwykłe, jakieś takie szkło, powiedzmy nie do końca odżelazione, tylko takie, które gdzieś tam ma jakąś taką niebieską poświatę. No i teraz co możemy zrobić z takim materiałem szklanym? Oczywiście też możemy go sobie tutaj edytować. Możemy sobie troszeczkę zmniejszyć tutaj to zabarwienie. Możemy zastosować wewnętrzne odbicia, możemy działać przezroczystością, czyli na przykład tutaj właśnie możemy sobie to szkło nieco przydymić. Tutaj szczerze wam powiem, że nie wiem jak to działa, to akurat tutaj te dwustronne, ta opcja dwustronna, jeżeli chodzi o szkło, także to tutaj akurat może nie jest najważniejsze. Możemy sobie zmienić połyskliwość tego szkła, także też właśnie takie szkło mrużone możemy sobie tutaj zastosować. Klarowność, to działa właściwie podobnie. No i wypukłości. Także można tutaj robić nawet takie bariery. Generalnie zastosowanie lekkich wypukłości w tym szkle dobrze działa na wizualizacjach, ponieważ zazwyczaj gdzieś tam przeszklenia mają nawet jakieś takie minimalne odchylenia. W związku z tym delikatnie gdzieś tam można sobie tą wypukłość tutaj
zastosować. Jeżeli mamy jakąś tam właśnie teksturę, która się składa z jakiegoś tam rowkowania czy podobnych elementów, no to możemy sobie też zmieniać teksturę. Skalę, przepraszam, tej tekstury. No i mamy też coś takiego jak wymuś strugi deszczu i to się pojawia w momencie, kiedy mamy zastosowany efekt pogodowy z deszczem. To też będziemy za chwilę sobie tutaj pokazywać. To wtedy możemy zrobić taki efekt, że po szybach po prostu płynie nam woda. Okej, dobra, szkło mamy tutaj załatwione. Ja bym sobie trochę zwiększyła w nim odbicia, bo to jednak zawsze lepiej trochę wygląda. I jedziemy dalej. Mamy jakąś tam stolarkę. Ja sobie to wszystko tutaj szybko poustawiam, żeby po prostu ten efekt końcowy był całkiem ciekawy. Jeżeli mamy stolarkę, no to możemy sobie tutaj wykorzystać, zrobić z tego po prostu swój materiał. I w tym celu wchodzimy tutaj w opcję standard. I ten nasz materiał możemy sobie po swojemu tutaj dostosować na zasadzie podobnej jak te poprzednie materiały. Chociaż wam powiem, że może tutaj użyjemy sobie drewna jednak. Zrobimy tak. Wchodzimy w materiały zewnętrzne, wybieramy sobie drewno i teraz w tym wypadku ja sobie tutaj będę chciała zmienić orientację tego drewna, czyli w ten sposób sobie to ustawimy. No i dobra, wypukłość odbicia trochę sobie zmniejszymy, połysk sobie trochę zmniejszymy i skala mapy może być taka, jaka jest. Tutaj jeszcze te żaluzje też sobie szybko przerzucę na drewno. No i dobra, przejdziemy teraz może do tutaj elementów otoczenia. Jeżeli chodzi o wodę, to też w Lumionie są całkiem ciekawe opcje. Także znowu klikamy sobie teksturę i możemy wykorzystać wodę, która jest tutaj dostępna. Jak widzicie, już nam się tutaj pięknie ten basenik zmienił. Mamy wodę. Oczywiście tutaj możemy sobie też tą wodą operować w taki sposób, w jaki chcemy. Możemy sobie zagęszczać ten kolor, także przezierność tej wody właściwie całkowicie nam zaniknie. Możemy sobie kolorować tą wodę na taki kolor, na jaki chcemy. To może być nawet kolor czerwony, jeżeli jest nam to do czegoś potrzebne. Możemy sobie zmieniać tutaj wysokość fali, połyskliwość tej wody, skalę fal, czyli mogą być takie maluteńkie, ale mogą być też dużo większe. Odbicie wody, pianę, tutaj to się bardziej przydaje przy jakichś zbiornikach naturalnych. No i położenie brzegu, czyli krótko mówiąc wysokość tej wody. Ale możemy też tą wodę sobie tutaj wykorzystać w materiałach różnych. Mamy również wodę. I tutaj mamy już tą wodę podzieloną na różnego rodzaju typy. Czyli na przykład możemy sobie wybrać taką wodę basenową, standardową, błękitną. Możemy sobie wybrać jakąś taką czarną wodę. To jest niebieskie jezioro, jest ocean, jest czyste jezioro, to całkiem fajnie wygląda. Jest spokojna, tropikalna woda, jakiś staw, jakaś tutaj spokojna, niebieska, ocean, znowu basen. Także jest tego tutaj naprawdę całkiem dużo. Mamy też standardową wodę z jeziora, którą możemy spotykać u nas, w naszym kraju. Także mamy coś takiego. Mamy też jakąś taką wodę zamuloną. No i jest tego tutaj naprawdę dużo do wyboru. Ja sobie pozostanę przy basenie, ale trochę sobie go tutaj rozjaśnię. Połyskliwość, skala fal może być. Jeszcze mamy tutaj efekt załamania światła. Odbicia piana nas nie interesuje i okej. Czyli tutaj ta woda moim zdaniem będzie w porządku. Okej. Dalej idąc, możemy sobie robić również materiały całkowicie połyskliwe, odbijające światło na zasadzie lustra. Żeby to zrobić, to najlepiej jest wybrać materiał metalowy, na przykład tutaj z wnętrz. Tutaj mamy różne rodzaje siatek, czyli możemy sobie na przykład tą drabinkę zmienić na jakąś tam siatkę. To dobrze działa w ogrodzeniach różnego typu albo w balustradach schodowych, jeżeli mamy jakieś tam wypełnienie. Możemy sobie tutaj to na przykład zmienić na materiał brąz, ale ja sobie wybiorę w tym momencie materiał chromowany. No i żeby to idealnie nam odbijało tutaj światło, to połysk ustawimy sobie maksymalny i odbicia maksymalne.
Tutaj akurat ten modelik w SketchUpie jest taki trochę kanciasty, ale na renderze ostatecznie nie będzie tego widać, także będzie to działać ok. Teraz jeszcze, jeżeli chodzi o jakieś materiały, na przykład zewnętrzne, takie jak tutaj na tym tarasie, to też mamy całkiem sporo różnych możliwości. Na przykład mamy różne nawierzchnie betonowe, które możemy sobie wykorzystywać. I w tym wypadku ja sobie tutaj poszukam. Słuchajcie, co tu będzie fajne. Teraz sobie znajdziemy coś ciekawego. Widzicie, opcji jest całkiem sporo, ale ja szukam jednej konkretnej. Która nie pamiętam, gdzie była, ale zaraz ją znajdę. No, to było to. O. Także możemy sobie tutaj na przykład takie betonowe płyty zastosować. I teraz właśnie, jeżeli chodzi tutaj o ten materiał, to będzie dobrze widać różne opcje, jak ten materiał możemy sobie ustawiać. Czyli znowu, jeżeli chodzi o wypukłości, no to możemy sprawić, że ten materiał będzie taki na maksa krobowaty, ale tego nie chcę. Troszeczkę sobie tutaj to uspokoję. Również możemy działać odbiciami, no ale beton zazwyczaj nie jest aż tak połyskliwy, przynajmniej tutaj nie chcemy, żeby taki był, więc troszeczkę sobie to zmienimy. No i tutaj możemy działać też tym przemieszczeniem, tak? Czyli na przykład możemy sobie ten element dostosować. Widać, że coś jest tutaj troszkę krzywo. No nie, chyba będzie ok. Możemy sobie zmienić skalę tej mapy. Może być troszeczkę większa. No i akurat obracać tego nie chcę, no ale można tutaj takie rzeczy stosować. Ja sobie tutaj troszeczkę ten materiał zużyję. Delikatnie, dosłownie. I troszeczkę wyoblę krawędzi. Dobra. Teraz tutaj pokażę Wam, jak można stosować też w Lumionie materiały tekstylne, bo też we wnętrzach trochę takich materiałów mam. To są tkaniny tutaj i tych tkanin, one w większości są takie trochę babcine, powiedziałabym, ale jest kilka takich, które można wybrać, które działają bardzo fajnie, na przykład taka plecionka. I tutaj też oczywiście standardowo. Możemy sobie zmieniać wypukłości tej tkaniny, możemy sobie zmieniać odbicia, połysk, przemieszczenie i skalę. W tym wypadku zmienimy sobie trochę skalę na nieco mniejszą. I również tutaj w materiałach mamy teksturę wikliny, czy też jakiegoś tam technoratanu. No ale możemy sobie tutaj takie coś wybrać i również możemy tutaj tym operować, na przykład troszeczkę to rozjaśnić, albo w ogóle zrobić, żeby to było białe. Możemy sobie zwiększyć wypukłości. Działamy odbiciami też, no i oczywiście skala mapy, ja sobie tutaj odrobinkę to zmniejszę. Dobra, teraz przechodząc tutaj dalej, mamy jakąś tam doniczkę i tą doniczkę możemy sobie również tutaj dostosować w taki sposób, że z materiałów różnych wybierzemy sobie tutaj odpowiednią glebę, na przykład weźmiemy sobie jakąś taką i teraz tutaj w tą doniczkę powstawiamy sobie rośliny i wybierzemy sobie tutaj jakieś palmy, na przykład jakieś takie mniejsze i sobie tutaj w tą naszą doniczkę te palmy powstawiamy. Ja sobie tutaj jeszcze wybiorę jakieś takie. Można sobie trochę zmniejszać. Wszystko, jak widzicie, można robić bardzo szybko. I ten efekt, zaraz zobaczycie końcowy, będzie działał całkiem dobrze. Dobra. No dobra, możemy sobie też kopiować elementy. Robimy to w taki sposób, że trzymając przycisk Alt, po prostu przesuwamy element i w ten sposób możemy go skopiować. Ok, dobrze. Ja tutaj chciałam, żeby było jeszcze jakieś podświetlenie tych naszych palm. Tutaj są takie małe lampki terenowe, które zamienimy sobie tutaj teraz na obiekty świecące. Można by to było robić na przykład wstawiając te takie światła powierzchniowe, kwadratowe, które Wam pokazywałam, ale można też to zrobić w taki sposób, że po prostu zamienimy ten materiał na materiał... O, mi się cofnęła gleba teraz z powodu. O, wszystko mi się cofnęło, widzicie? Masakra. Zaraz do tego wrócimy. I nie można do tego wrócić, bo w Lumionie właśnie nie ma cofania, ale zaraz to szybko naprawię. Dobra, możemy sobie zmienić ten materiał na materiał świecący.
I w tym wypadku wchodzimy sobie właśnie w tworzenie tych naszych materiałów. Zmienię sobie kolor tutaj tego na... Można sobie też zmienić na przykład na RAL. Zmienimy sobie na jakiś taki nieco cieplejszy, 1018. I teraz w ustawieniach możemy ustawić świecenie tego elementu. Dobra, i teraz szybciutko sobie tutaj to wszystko naprawię. No dobra, jak widzicie przy okazji też tutaj oświetlenie LED w basenie się nam pojawiło, bo to jest ten sam materiał, który był przy doniczkach, także tutaj już przy okazji też załatwiliśmy tą sprawę. Właśnie fajnie sobie jest te materiały tak już w SketchUpie grupować, żeby później szybciej po prostu ta praca nam szła. Dobra. No i dobra, wróciliśmy, że tak powiem, do punktu wyjścia. A, jeszcze po te leżaczki. A, to sobie może tak zostawimy. Okej. Dobra, tutaj jeszcze sobie... O, tutaj też mamy właśnie lampki. Fajnie jest te lampki, jeżeli w SketchUpie je robimy, robić w taki sposób, że w środku jest jakiś tam świecący materiał, natomiast na zewnątrz mamy kawałek szkła, i też to światło wtedy się od tego szkła odbija i to wtedy wszystko o wiele lepiej działa. Także tutaj fajnie jest właśnie w taki sposób budować w SketchUpie takie rzeczy, jeżeli właśnie robimy tutaj jakieś tam lampki, trochę cieplejszy. O, dobra. Dobra, tutaj jeszcze sobie trochę poprawię te odbicia. Dobra, przejdziemy teraz jeszcze w to miejsce. I teraz Wam pokażę, jak działać z tym ogniem, o którym właśnie przed chwilką Wam też mówiłam. Także teraz, żeby tutaj wstawić ogień, musimy przejść teraz do biblioteki. Wchodzimy do efektów i tutaj właśnie wybieramy sobie któryś z tych płomieni. Ja sobie wybiorę na przykład taki. I tu jest bardzo fajna sprawa, bo zobaczcie, że jeżeli na przykład tutaj na dnie tego naszego paleniska położymy sobie jakiś tam materiał drewniany, na przykład jakąś kłodę, to będzie to wyglądało tak, jakby ta kłoda faktycznie gdzieś tam pod spodem się tliła, bo tutaj widzicie, są takie elementy, które wyglądają jakby się paliły. Ja sobie tutaj na szybciutko włożę jakąś taką kłodę małą. To nie jest mała. Widzicie, że on wygląda, jeżeli to widać u Was, wygląda jakby się żarzył. Także to też tutaj nadaje bardzo mocno realizmu temu wszystkiemu. I zaraz sobie jeszcze tutaj nad tym ogniem troszeczkę pracujemy. Zwiększymy sobie wysokość tego płomienia. To jest trochę przesada. No ale generalnie można się tym bawić, także to całkiem tutaj dobrze wychodzi. Dobra, jeszcze na szybciutko tutaj ten materiał sobie zmienimy. Jeżeli chodzi o te materiały drewniane, to mamy na przykład bardzo fajne opcje robienia takich właśnie desek. Tutaj, żeby to dobrze wyglądało, to oczywiście trzeba będzie się troszeczkę z tym pobawić. Trochę to poprzekręcać w taki sposób, żeby pewne rzeczy w siebie tutaj trafiły. Ja teraz z tym się nie będę jakoś specjalnie długo bawić. A dobra, powiedzmy, że tak, nie? Tutaj oczywiście są jakieś tam jeszcze niedociągnięcia, no ale powiedzmy, że jest okej. Dobra, dalej przechodzimy sobie do dachu naszego. I tutaj mamy w SketchUpie tak na szybko wrzucone jakieś tam otoczaki. A w Lumionie możemy sobie te otoczaki zmienić na otoczaki nieco bardziej realistyczne. Wchodzimy sobie tutaj w glebę i tutaj mamy sporo różnych opcji, jeżeli chodzi o te otoczaki. Możemy sobie zrobić takie drobne kamyczki. Tutaj akurat jest jakaś taka trochę brudna ta gleba, ale możemy sobie wybrać na przykład... O, tu jest na przykład piasek, to nas może nie interesuje. Te są chyba ok. Dobra. One już wyglądają i tak dosyć realistycznie, ale możemy sobie w nich zwiększyć jeszcze wypukłości. Możemy je trochę tutaj rozjaśnić. Ja bym chciała, żeby one były białe. O, skala mapy. No, można je może trochę powiększyć. Troszkę je sobie możemy powiększyć. No i tutaj też możemy się na przykład bawić przemieszczaniem tego wszystkiego, nie? Że gdzieś tam część tych kamyków
podnosi się do góry, część tam gdzieś się obniża. Także jest tutaj sporo ciekawych opcji do wykorzystania. Tutaj dalej mamy jeszcze jakieś takie elementy, które pewnie można by było sobie edytować, ale może na tym etapie nie będę tego teraz robiła, żeby nie tracić czasu. No i teraz, tak jak widzicie, tutaj ten nasz budynek, on był przystosowany do tego, żeby stał na jakiejś tam skarpie. W związku z tym on nam tutaj się wpasował tak nie za bardzo, więc zaraz będziemy tutaj sobie działać z ukształtowaniem tego terenu i po prostu zbuduję tutaj taką skarpę, dzięki czemu ten budynek się po prostu w ten teren lepiej tutaj zagłębi. Ale najpierw jeszcze przejdziemy do trawnika. To jest trawnik sketchupowy, ale tutaj w wymianie mamy coś takiego jak trawa 3D. To jest bardzo fajna tekstura, która jak widzicie wygląda dosyć realistycznie. Oczywiście trzeba sobie tutaj jeszcze troszeczkę z nią podziałać. Ja sobie trochę zmniejszę rozmiar i długość tego trawnika. Skala mapy jest ok, skręcenie jest ok. Można sobie tutaj też operować przycięciem trawy, czyli możemy sobie po prostu, krótko mówiąc, skosić ten trawnik bardziej lub mniej. Troszeczkę go sobie tutaj skosimy. No i dobra. Tutaj oczywiście tych tekstur na tym budynku jest o wiele więcej, nie? Ja tutaj robię tylko kilka. Można się bawić tutaj w te blaszane elementy, tutaj w tą balustradę i tak dalej, ale żeby nie przeciągać tutaj tego naszego webinaru, to po prostu na razie tak to zostawię. No i teraz pobawimy się z gruntem. W tym celu wchodzimy sobie w zakładkę terenu i wchodzimy w zakładkę wysokość tego terenu. I teraz ja tutaj będę chciała sobie to wszystko trochę podnieść za mocno. Tutaj też to jest coś takiego, co trzeba bardzo dobrze wyczuć, bo jeżeli mamy to ustawione chociażby w połowie, tą efektywność tego pędzla, no to on już tam tutaj wariuje i te góry naprawdę się pojawiają bardzo duże. Ja sobie zrobię taką małą tutaj efektywność na razie i postaram się tutaj topić ten nasz budynek w teren. To jest też coś takiego, co działa trochę na takie wyczucie. No dobra, jakoś tam się tutaj powoli zaczynamy w to wtapiać. O. Dobra, teraz to jest trochę wysokie, ale tutaj też jest sprytna rzecz, że jeżeli na przykład coś nam w którymś miejscu jakoś za bardzo przejdzie przez ten nasz model, przez tą naszą trawę na przykład, to możemy sobie za pomocą wygładzania terenu spod spodu trochę to wygumkować, nie? Tak jak w tej chwili to robię. I jeżeli zmniejszymy ten pędzel, to on będzie działał punktowo, więc po prostu będziemy sobie tutaj czyścili tą przestrzeń, która nas interesuje. A to są chyba jakieś krzaczory, które tutaj rosną po prostu, więc sobie je normalnie usuniemy. Tak, to są krzaczory, które tutaj rosną, więc ciach, możemy je usunąć. Z tym się oczywiście można bawić bardziej. Znaczy dokładniej jeszcze tutaj ten modelik wpasowywać w ten teren i w ogóle zaraz sobie zmienimy też tą trawę terenu, dlatego że ona tutaj nie pasuje do tej naszej trawy, którą mamy na naszym modelu. I żeby to zrobić, wchodzimy sobie znowu tutaj w tą naszą zakładkę teren i teraz tutaj w malowaniu terenu ja sobie zmienię tą trawę, którą mamy na tym naszym terenie, na przykład na jakąś taką trawę. Już widzicie, że te kolory po prostu o wiele bardziej do siebie pasują i to będzie wszystko lepiej działało. Dobra, widzę, że tutaj jeszcze troszeczkę sobie musimy ten cały teren podmalować, podwieźć go trochę i usunąć oczywiście krzaczory. No dobra, jakoś tam to siedzi tutaj powiedzmy. Oczywiście tutaj można sobie jeszcze troszeczkę to powygładzać, żeby to było wszystko bardziej realistyczne. Tutaj jeszcze widzę, że taka dziura się zrobiła. Trochę to jeszcze tutaj. Okej, no dobra. I teraz tak. Jeżeli chodzi o jeszcze pozostałe różne ciekawe rzeczy, które można w tym programie robić, to na przykład, jeżeli chcemy, żeby jakiś element, na przykład czymś został porośnięty, to możemy sobie tutaj z materiałów różne wybrać na przykład liście. Wybierzemy sobie na przykład jakieś takie. I jak widzicie, cała ta tekstura nam po prostu tymi liśćmi porosła. Czyli na przykład, jeżeli chcemy mieć jakąś część fasady zarośniętą liśćmi,
to bez problemu możemy dorobić i możemy też jeszcze korygować oczywiście to wszystko, czyli na przykład pokrycie tego budynku może być gęstsze albo mniej gęste. Możemy mieć większe liście albo liście zupełnie malutkie. Możemy też tutaj tym suwakiem zmieniać sobie rodzaj tych liści, ale możemy też tutaj działać położeniem tego wzoru. Akurat na tym budynku to nie najlepiej działa, dlatego że byśmy potrzebowali bardziej jakiegoś takiego pionowego, wysokiego elementu. Wtedy byście zobaczyli, że można też operować wysokością tych liści na danym obiekcie. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, żeby jakiś słup był porośnięty winonoślą, to on może być nią porośnięty do pewnego stopnia. No, tego nie chcemy. Także możemy sobie też działać w ten sposób. Mamy na przykład różnego rodzaju materiały zużyte, czyli jakieś tam postarzone złoto. Można zrobić elewację z kortenu, tak, używając właśnie tutaj jakichś takich rdzawych tekstur. Jest tutaj tych opcji naprawdę całkiem sporo. Możemy też sobie na przykład zrobić elewację z jakiegoś takiego lekko postarzonego łupka. To akurat dosyć ciekawie wygląda, więc sobie to na razie zostawimy. I zaraz Wam jeszcze pokażę, jak działają te naklejki, o których też tam wcześniej Wam wspominałam. Na przykład mamy jakąś tam elewację i tutaj w zakładce efekty mamy coś takiego jak naklejki. Te naklejki to jest nic innego jak po prostu takie duszki, które możemy sobie naklejać na przykład właśnie na elewację, czy na przykład na drogę asfaltową, jeżeli chcemy, żeby ta droga asfaltowa była nieco bardziej realistyczna. I tutaj możemy działać w taki sposób, że słuchajcie, jednak chyba zmienię tą teksturę, bo tego za bardzo nie widać. Jakiś taki beton. Dobra, mamy sobie tą naklejkę i teraz możemy na przykład działać przezroczystością, czyli w ten sposób ta naklejka nam się bardziej blenduje w tą ścianę. Możemy tutaj działać zakresem, czyli jak głęboko ten element w coś tam wchodzi. No i możemy oczywiście tutaj przekręcać to wszystko, czyli zmieniać sobie tutaj krótką orientację tego naszego elementu, ale także możemy sobie tutaj działać wypukłościami na tym elemencie, no i oczywiście połyskliwością tego elementu i odbiciami tego elementu. Także o, można sobie coś takiego zrobić, no i mamy tutaj jakąś tam niedoskonałość w tej naszej betonowej płycie i to może po prostu nadawać realizmu tej naszej scenie. Także takie rzeczy tutaj też oczywiście można robić. Jeżeli chodzi o te efekty specjalne, to tutaj też ciekawą rzeczą jest na przykład dym, który możemy sobie tutaj zainstalować w naszym polenisku. I oczywiście możemy sobie tutaj zwiększać ten dym lub go zmniejszać. Możemy sobie tutaj zmniejszać jego gęstość, tak żeby on nie był aż taki intensywny. Także jakby tutaj opcji jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o dostosowywanie tego wszystkiego do naszych potrzeb. Ok, teraz sobie przejdziemy do ustawień ujęć i w tym celu wchodzimy w zakładkę zdjęcia. No i po prostu za pomocą tych samych dokładnie klawiszy i myszki ustawiamy sobie tą scenę w taki sposób, w jaki chcemy. I teraz tak, możemy sobie tą scenę tutaj zmieniać jej na przykład ogniskową. Generalnie zazwyczaj najlepiej wyglądają rendery, które mają ogniskową gdzieś około 20-25 mm. Wyglądają najbardziej realistyczne. Tutaj nam weszły w to wszystko krzaczory, ale zaraz sobie z tym poradzę. Możemy też tutaj zmieniać wysokość oczu. Generalnie zazwyczaj najlepiej jest, jeżeli rendery są robione z wysokości wzroku człowieka, czyli gdzieś około od 1,50 m do powiedzmy 1,80 m. I dzięki temu po prostu te ujęcia są nieco bardziej realistyczne. Żeby zapisać taką scenę, trzeba kliknąć tutaj zapisz kamerę. I teraz po prostu już mamy to ujęcie ustawione. Ja teraz oczywiście je zmieniam, także teraz będę musiała znowu ją zapisać. O, zapisz kamerę. Jak mamy to zapisane i coś nam tu przeszkadza, to tutaj mamy bardzo dużo różnych efektów do ustawienia tej sceny, o których zaraz będziemy rozmawiać. Ale tu brakuje nam jeszcze jednego efektu, który pozwoli nam się pozbyć tych krzaków z pierwszego planu. Możemy oczywiście te drzewa też usunąć, ale jeżeli nie chcemy ich usuwać, bo są nam potrzebne w innych ujęciach, to możemy wejść tutaj w efekty. I teraz tutaj w efektach jest, zaraz Państwu to powiem. O, dobra, tu. To jest odcięcie pierwszego planu. Klikamy sobie tą opcję i teraz jak już mamy to wybrane, to możemy sobie tutaj tym suwaczkiem po prostu odcinać ten pierwszy plan w taki sposób, że wszystkie elementy, które nam przeszkadzają,
zniknęły. Jak widzicie, jeżeli się to zrobi zbyt mocno, zaczynamy też ucinać sobie już ten model, który nas interesuje. Więc w tym wypadku, akurat pokazuję Wam tę opcję, że ona tutaj jest, ale w tym wypadku częściowo można z tej opcji skorzystać, a częściowo po prostu będzie trzeba tutaj do palmy troszeczkę przyciąć. Ta jedna, która nam przeszkadza. Ta. Wykarczujemy tych palm. I powinno być ok. Dobra, wracamy do naszego ujęcia. Tak. I widzicie, że teraz wszystko jest w porządku. Jeszcze sobie tutaj trochę to przekręcę. I ok. Dobra. I teraz dalej. Jeżeli chodzi o te efekty, które tutaj mamy, to mamy przede wszystkim tutaj realistyczne niebo. To jest bardzo fajna funkcja w Lumionie, bo możemy za pomocą tego realistycznego nieba całkowicie sobie ustawić tutaj klimat, który chcemy, żeby panował na naszym obrazku. Jeżeli wejdziemy sobie w te realistyczne nieba, to mamy tutaj dużo opcji do wyboru. Na przykład mamy pogodę taką nieco pochmurną. Też trzeba tutaj patrzeć na wysokość tego słońca, gdzie ono się znajduje. Tutaj na przykład będziemy mieli takie słońce bardziej w zenicie. Ono będzie świeciło bardziej z góry. Ale na przykład tutaj już położenie tego słońca będzie nieco inne. Jak widzimy, ten cień się kładzie nieco inaczej. Pojawiają się jakieś tutaj liście pal na tej fasadzie, co może działać nieco ciekawiej. Mamy tutaj też na przykład możliwość ustawienia ujęcia wieczornego. Czyli zupełnie, jak widzicie, już ten klimat tej sceny nam się zmienia. I tutaj trzeba by bardziej operować już różnego rodzaju oświetleniem. Widzimy, że mamy te LEDy, ale na pewno trzeba by było jeszcze w środku pozapalać jakieś światła, co zaraz też Wam pokażę, jak zrobić. Mamy na przykład ujęcia poranne. O, czyli mamy takie fajne, delikatne poranne światło. To jest akurat takie poranne ujęcia, to jest coś, co ja akurat bardzo lubię. Mamy zachmurzenie. I tutaj też warto podziałać jakimś oświetleniem, żeby sztucznym, żeby ta scena była nieco bardziej tutaj realistyczna. Dalej mamy zachód słońca, także też bardzo fajne. Czyste zupełnie niebo, także jeżeli chcemy takie bardzo ostre światło mieć, bardzo czyste ujęcia, to tutaj to jest bardzo fajna opcja. No i ujęcia nocne. I w tych ujęciach nocnych już rzeczywiście trzeba działać tym oświetleniem sztucznym, żeby to wszystko dobrze wychodziło. Ale trochę jest tych ujęć nocnych i one są bardzo ciekawe. I teraz, jeżeli sobie wybierzemy już jakieś tam światło, na przykład takie, to co możemy jeszcze robić tutaj? Możemy to realistyczne niebo obracać. Czyli zmieniać sobie po prostu położenie naszego słońca, tak jak nam pasuje. Jeżeli chcemy, żeby wschód był z jakiegoś innego kierunku, to oczywiście możemy tutaj to robić. Ja uważam, że fajne będzie jakieś takie ujęcie, w którym gdzieś tam te liście palm będą się kładły na tą fasadę, więc może zostawimy to w jakiś taki sposób. Możemy sobie zmieniać jasność tego nieba i możemy sobie zmieniać ogólną jasność tej całej sceny. Ja to zostawię w tej chwili tak jak jest. Możemy też odwrócić sobie to niebo, to znaczy bez obracania słońca możemy sobie te chmurki, które znajdują się po prostu po drugiej stronie nieba, przerzucić sobie na tą stronę, na którą chcemy. Poczekajcie, może sobie weźmiemy jednak jakąś taką. O, to było całkiem dobre. Dobra, także to jest to, jeżeli chodzi o realistyczne niebo. Dalej mamy efekt wyostrzenia, tak? Tak, bo pani mówiła, że w Lumionie właśnie można zrobić bardzo ładnie i łatwo zorzę polarną. Czy mogłaby pani pokazać jak? Tak, 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 tak. Będziemy, za chwilkę będziemy tutaj do tej zorzy polarnej, dojdziemy do tego, także będzie. To jest w efekcie niebo, także zaraz wam to pokażę też. Dobra, także lekkie wyostrzenie zawsze dobrze działa. To jest oczywiście ekspozycja, to akurat zostawię tak jak jest, bo tutaj ta ekspozycja jest w porządku. Korekcja koloru, to jest fajna rzecz. Możemy sobie zmieniać temperaturę tego ujęcia. Można sobie robić takie bardzo ciepłe te ujęcia, a można sobie robić bardzo zimne te ujęcia. Ja generalnie zazwyczaj gdzieś to trzymam na poziomie tutaj około 0,3, tak zazwyczaj. Możemy sobie zmieniać zabarwienie również tego kadru, możemy zmieniać jasność, tak? Możemy sobie to wszystko bardzo rozjaśnić albo przyciemnić. Oczywiście możemy działać kontrastem, możemy działać nasyceniem, delikatnie sobie tutaj to nasycenie zdejmiemy, żeby to nie było wszystko aż takie ostre.
No i tyle. I teraz jeśli chodzi o odbicia, to jest bardzo fajna rzecz, bo tutaj działa to w taki sposób, że nakładamy jakby efekt odbić na te elementy, które chcemy, żeby nam coś odbijało. I robimy to w taki sposób, że po prostu na wszystkie te elementy, które chcemy, żeby odbijały, nakładamy ten efekt odbić po prostu w taki sposób. Czyli na wszystkie tutaj powierzchnie szklane i w tym wypadku na wodę. Tutaj możemy nałożyć takich odbić 10, więc ja sobie tutaj nałożę też to odbicie na naszą fasadę, mimo że ten beton aż tak mocno nie będzie nam odbijał, to jednak jakiś tak lekki połysk na nim będziemy mogli tutaj uzyskać. Tak? Także to mamy załatwione. Teraz jak sobie tutaj odświeżymy ten obrazek, to już widzicie, że basen i szyby zaczynają mieć realistyczne odbicie. Hyperlight się bardziej przydaje we wnętrzach. We wnętrzach generalnie polecam stosować gdzieś około 30%. Tutaj możemy też operować bardzo fajnie cieniem. Jeżeli chodzi o Omni Shadow, to jest efekt, który też we wnętrzach, jak robimy wnętrza, trzeba sobie trochę zmniejszyć, ponieważ on powoduje zaciemnienie takie narożników, co wygląda niezbyt fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o zewnętrze, to tutaj ustawiamy go sobie gdzieś na poziomie 0,5. Korekta cienia może niekoniecznie nas interesuje. Możemy sobie trochę zwiększyć jasność tego cienia, tak żeby nie było takich mrocznych po prostu fragmentów na naszym obrazku. Aberracje chromatyczne, niekoniecznie głębia ostrości. Głębia ostrości to jest też coś, co tutaj bardzo fajnie działa. Tutaj, jeżeli chodzi o jej ustawianie, to też nie jest to aż tak intuicyjne. Ja polecam to robić tak, że ustawiacie sobie tą głębię ostrości na maksa i później po prostu podacie sobie zakres ostrego obszaru, czyli jeżeli chcecie, żeby tło było tutaj nieostre, to po prostu do momentu, w którym cały nasz budynek jest ostry, a tło jest nieostre, tutaj manewrujecie tym zakresem ostrego obszaru, a następnie zmniejszamy sobie po prostu natężenie tej głębi ostrości i dzięki temu możemy to tutaj osiągnąć, także tutaj te drzewa, które są w tle, one będą po prostu mniej ostre. Dobra, głębia ostrości była. Teraz tak, te zorze polarne. Zorze polarne znajdują się tutaj mamy ogólnie bardzo różne efekty, nie? Możemy mieć efekty koncepcyjne, czyli na przykład, to też Wam teraz pokażę, możemy sobie zmienić to na przykład w pastelowy szkic, to też jest całkiem tutaj ciekawe. Mamy efekty architektoniczne, które są bardzo ważne, bo właściwie najważniejszym z nich jest perspektywa dwuzbiegowa. Jeżeli tego nie ma w naszym ujęciu, to akurat tutaj to jest takie ujęcie, na którym tego bardzo nie widać, ale jeżeli mamy nieco szerszy kąt patrzenia tutaj, a tego też tutaj w tym nie widać. No ale generalnie chodzi o to, że jeżeli nie macie włączonej tej perspektywy dwuzbiegowej, to wtedy budynek posiada tak zwany trzeci zbieg, czyli jego krawędzie nie są równoległe do krawędzi zdjęcia. Wtedy to bardzo źle wygląda. Więc zawsze akurat w Lumionie i we wszystkich programach tego typu to działa podobnie. Należy mieć tą perspektywę dwuzbiegową koniecznie włączoną. To jest efekt, który jest tutaj bardzo, bardzo potrzebny. Dobra, oświetlenie. Tutaj mamy właśnie realistyczne niebo. Tu są takie efekty jak światło wolumetryczne. To może nie jest na dzisiaj, bo już pewnie tego nie zdążymy. Ale dobra, są na przykład odbicia, które są w użyciu już, tak? Już mamy hyperlight jest w użyciu, światło dzienne jest w użyciu, cienie są w użyciu, tak? Czyli to są te wszystkie efekty, które Wam tutaj pokazywałam. Dobra. I teraz tak. Niebo i pogoda. I właśnie w tym niebie i pogodzie mamy coś takiego jak zorza polarna. I żeby tą zorzę polarną było widać, no to musimy najpierw tutaj przełączyć się na noc. Czyli przechodzimy tutaj do nocnego nieba. O, i widzicie, że ta zorza polarna tutaj nam się już pojawia. I oczywiście tą zorzą polarną możemy sobie tutaj też operować. Możemy ją sobie rozjaśniać. Możemy sobie zmieniać jej kolor na taką bardziej zieloną, może bardziej fioletową. Zostawimy sobie może taką zieloną. Możemy zmieniać tak zwaną jej prędkość. I możemy też operować skalą. Ja nie wiem, czy to dobrze widać, ale zaraz sobie zrobimy jakieś takie ujęcie, że będziecie widzieli, o co chodzi. I można sobie tą zorzę polarną oczywiście obracać. Jak teraz ją sobie w ten sposób obróciłem, tutaj jest mało światła. Może ja sobie jakieś światło wrzucę, żebyście lepiej to wszystko widzieli.
wrócimy sobie na szybciutko tutaj jakiegoś OmniLighta. Wniosy. No dobra, trochę nam się to rozjaśniło. I widzicie, że teraz ta zorza polarna tutaj jest całkiem fajnie widoczna. Oczywiście tu nam jeszcze brakuje światła gdzieś po bokach, ale już w naprawdę mega, mega szybki sposób możemy sobie tutaj takie coś ustawić. I jak sobie rzucimy render, jakiś taki bardzo prosty, na pulpit, zrobimy sobie test, no to wszystko jest jeszcze niedopracowane, nie? Bo ja te tekstury robię tak na bardzo, bardzo szybko. No ale widzicie, że jakieś takie wstępne, koncepcyjne rendery już można sobie tutaj bardzo szybko robić. Tutaj mamy ten test. No i widzicie, jest zorza polarna i całkiem dobrze, jak na taką szybką pracę tutaj to wygląda. Oczywiście trzeba tutaj podostosowywać, nie? Te wszystkie tekstury, tutaj te elementy gdzieś tam się nie do końca dobrze tutaj łączą, ale jakoś tam to tutaj szybko można zrobić. Także to jest tutaj zorza polarna. Jeszcze sobie tutaj może spróbujemy zmienić kolor. O, także widzicie, można sobie tutaj bardzo fajnie tym działać. Tutaj widzę, że jeszcze nie mam szkła. Tu powinno być szkło. No dobra, słuchajcie, co tu z tych efektów jeszcze wam pokazać? To chyba są takie najbardziej interesujące. O, pokażę wam to. Na przykład, jeżeli chcecie właśnie robić jakieś takie szkice wstępne, to możecie sobie tutaj wykorzystać na przykład funkcję, która się nazywa szkic pastelami. No to generalnie można się tutaj bawić, nie? Na przykład robić jakieś takie bardzo koncepcyjne, wstępne jakieś takie szkice. Można sobie tutaj działać też ustawieniami koloru. To może być wszystko tutaj trochę bardziej przezroczyste, czyli na przykład jeżeli mamy coś takiego, to wygląda na wpół jak jakiś tam rysunek odręczny, a na wpół właśnie jakiś tam render. I to jest też całkiem ciekawa rzecz, można na przykład jakieś takie wstępne, gdzieś tam rzuty z modelu, które jeszcze nawet nie mają wszystkich tekstów jakoś tam super dostosowanych, można sobie takie rzeczy tutaj robić i pokazywać na przykład inwestorowi lub też prowadzącemu i to na pewno też jakoś tam fajnie pokazuje waszą pracę. I teraz jeszcze tutaj z tych architektonicznych opcji mamy na przykład coś takiego jak styropian. Możemy sobie wybrać taką funkcję i teraz wszystko, co tutaj mamy, wygląda jakby było zrobione ze styropianu. Ja sobie wyłączę te obrysy przy okazji. I teraz widzicie, że mamy taką jakby styropianową makietę. Możemy sobie tutaj też wybrać na przykład widok prostokątny. I zaraz wam pokażę, jak to działa. Pokażę to może na nowym ujęciu. Jeżeli chcemy na przykład zrobić, to się może przydać na przykład do robienia sytuacji, zagospodarowania terenu. Jeżeli chcemy mieć na przykład zagospodarowanie terenu zrobione w formie renderu, to rzeczywiście można zrobić, to wybieramy sobie właśnie ten widok prostokątny, ale najpierw jeszcze, proszę Państwa, zrobimy sobie tutaj ujęcie dzienne. I teraz, jeżeli wybierzemy sobie właśnie ten widok prostokątny, to możemy sobie tutaj zaznaczyć widok 2D. I teraz nie mamy tutaj zbiegów. W związku z tym może być to wykorzystane jako na przykład po prostu projekt zagospodarowania terenu. Oczywiście trzeba się trochę tutaj nastarać, żeby później na planszy dostosować skalę tego naszego obrazka do takiej skali, w jakiej PZT powinno być, czyli tam na przykład 1 do 500 czy 1 do 200, tak jak u Państwa będzie, czy też 1 do 1000, jeżeli mamy jakiś bardzo duży obiekt. Można tutaj właśnie w ten sposób działać, wyłączać sobie po prostu trzeci zbieg i tego typu obrazek jest na pewno bardzo fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o PZT. Teraz jeszcze mamy coś takiego jak rysunek techniczny. I to jest ogólnie dosyć beznadziejne, powiem wam, bo akurat teraz jak widzicie w ogóle nic nie widać, ale chodzi o to, zaraz wam to pokażę na innym przykładzie, bo na koniec wam pokażę na innym przykładzie, że można robić quasi takie rysunki techniczne w Lumionie, które moim zdaniem są nie do końca fajne, no bo to nie jest ani rysunek techniczny, ani render tak naprawdę, w związku z czym to nie do końca to dobrze działa, no ale jest to też jakaś tam opcja, którą za chwilę wam też pokażę, jak to tam wygląda, na razie sobie to usuniemy. A, bo on się tak oddali zakrycznie. Już dlatego tak jest, rozumiem. Dobra, ale to może nieważne. A teraz przejdziemy do rzeczy, które są na pewno bardzo ciekawe, czyli do pogody i do nieba. Tutaj właśnie mieliśmy naszą zorzę polarną, mamy nasz księżyc, który się zbuntował i nie chce działać, ale mamy też dużo bardzo innych fajnych opcji i przejdziemy sobie do tej naszej głównej sceny, żeby to pokazać. Fajną bardzo rzeczą
są opady i mgła. Zaczniemy sobie od opadów. I tutaj, w tych naszych opadach, możemy działać zarówno deszczem, jak i śniegiem. Jeżeli suwak dochodzi do pewnego tutaj momentu, do połowy mniej więcej swojej skali, to zaczyna nam tutaj pojawiać się śnieg. W tej chwili mamy palmy w śniegu i tym śniegiem też możemy tutaj działać w taki sposób, że na przykład zmieniamy sobie fazę tych opadów, czyli patrzymy, czy ten śnieg dużo napadał, czy mało napadał, tak? Możemy sobie to zmieniać. Możemy sobie zmieniać ilość cząstek tego padającego śniegu, czyli jeżeli chcemy, żeby gęsto sypał, to robimy sobie dużo cząstek. Możemy sobie tutaj operować blokowaniem tych opadów przez rośliny, czyli po prostu pod roślinami będzie tego śniegu mniej. Możemy sobie też tutaj zmieniać zakres tego blokowania, tak? Czyli jak mocno te obiekty nam blokują ten śnieg. Możemy sobie wrzucić mgłę dodatkową. Tutaj, o, teraz ona się pojawia z takim lekkim opóźnieniem. No i tutaj mamy jeszcze korekcję błędów, tak? Czyli jeżeli program uznał, że coś tam nie tak z tymi opadami nam tu wyszło, to on sobie tutaj koryguje pewne błędy. Możemy sobie tutaj tym też operować. I teraz tak, tutaj mamy te strugi deszczu, to Wam pokażę na deszczu. Teraz się przerzucimy na deszcz. I w deszczu jest dokładnie to samo. Możemy sobie zmieniać ilość tych cząstek, możemy sobie zmieniać wielkość cząstek tego deszczu, który nam pada. I dokładnie to samo. Blokowanie przez rośliny, mgła i tak dalej. Ale możemy sobie tutaj działać też właśnie tymi strugami deszczu, które zarówno można było robić w tych ustawieniach materiału szklanego, które Wam pokazywałam, ale też tutaj. Chyba muszę zrobić render, żeby to było widać. Na razie tego nie widać. Chodzi o to, trochę widać. To jedno jest pod dachem. Drugie jest pod dachem, może masz rację. Zobaczymy, przejdziemy sobie tu. Nie wiem, czy on jest taki mądry. On niby tam blokuje te cząstki, ale to tam... A może masz rację. Rzeczywiście. Tak, to nie jest pod dachem, jak widzicie. I tutaj już nam się pojawiły. Widać to w ogóle, czy nie? Tak. Widać te strugi. No, to dobrze. No i właśnie, możemy sobie właśnie tutaj działać z tymi strugami deszczu. Także to jest tutaj bardzo ciekawa opcja. Pokażę Wam, jak wygląda render z takim deszczem, bo to widać lepiej na renderze niż na tym naszym odświeżaniu. A się okazuje, że nic nie widać. Także dobra, jeszcze chwila. Rozmiar cząstek sobie powiększymy. Dobry deszcz i zobaczymy sobie fazę opadów. O, i teraz jest jeszcze ciekawa rzecz z tą fazą opadów, bo jak widzicie tutaj po tej lewej stronie, tutaj przy tej naszej balustradzie, nam się tworzą kałuże. Czyli jeżeli chcemy na przykład mieć odbicia w kałużach, też jest bardzo fajne, żeby jakieś kałuże mieć. Także tutaj sobie trochę tych kałuż zostawię. Teraz nam leję na maksa. Dzięki temu widzicie też, że na basenie pojawiły się takie kropeczki od padającego deszczu i teraz to będzie widać ładnie. Ale też. No i widać, nie? Że pada deszcz. Ja to robiłam teraz przy jasnym niebie, ale oczywiście też bardzo fajnie to działa, jeżeli sobie wybierzemy na przykład jakieś niebo pochmurne. Czyli na przykład jakieś takie. To jest może trochę straszne, więc sobie wybierzemy jakieś cloudy może. Takie coś. I teraz to będzie wyglądało bardziej realnie, nie? No bo mamy... A, to bardzo też świeci słońce, to poczekajcie. To z kolei jakieś zacienne. Trzeba się tym wszystkim trochę bawić tutaj, żeby to działało. Czy żeby to był księżyc? Chyba nie, bo ja go usunęłam. Nie, to jest jakieś słoneczko. No dobra, wybierzmy sobie jakieś takie, nie? Także jeżeli mamy właśnie jakieś takie pochmurne ujęcia, to ten deszcz też o wiele lepiej wygląda i o wiele lepiej to działa. I zaraz Wam jeszcze pokażę różnicę, jak sobie nałożymy odbicie na te kałuże tutaj. A, bo ten materiał nie jest ustawiony. Chwileczkę, poczekajcie, trzeba go sobie ustawić, żeby się można było tutaj z blacha, więc sobie tutaj robimy lekki połysk, lekkie odbicie, dobra. Teraz widzicie, jak jest ustawiony ten materiał. Musimy każdy materiał dostosować, żeby po prostu później można było też inne funkcje nakładać, czyli na przykład właśnie teraz te odbicia. I teraz jak zrobimy sobie tutaj właśnie render tego, to zobaczycie, że w tych kałużach będą odbicia. Dobra, widzicie, nie? Tutaj teraz się po prostu nam ładnie ta balustradka w tych kałużach odbija.
I akurat to może nie jest najbardziej fortunne ujęcie, bo jest ciemne, ale widać mniej więcej, jakie możliwości ma tutaj Lumion w tym zakresie. Tutaj akurat dołożyliśmy sobie dodatkową mgłę w tym naszym ujęciu, bo to było też wraz z opadami możliwe. Ale możemy też tutaj sobie dorzucić jeszcze dodatkową mgłę i możemy w ogóle sobie tutaj zrobić już totalną jazdę. O, na przykład teraz, jeżeli sobie zwiększymy zanikanie tej mgły, to nam się pojawia więcej takich dzikich chmur. To jest bardzo fajne. Możemy tutaj zwiększyć jasność tej mgły. Dzięki temu też ten obraz będzie jakiś taki jaśniejszy ogólnie. No i trochę się bawimy tą gęstością tej mgły. Jednak trochę tutaj dorzucimy, nie? Także też się można takimi elementami tutaj bawić. Dobra, to było teraz kamera. Głębie ostrości już żeśmy tutaj ustawiali. Aberracja chromatyczna, no jest tutaj w użyciu, akurat ja mam ją wyłączoną. To jest coś, z czego raczej ja rzadko korzystam. Mamy wybioko, mamy tutaj jeszcze różne bariery, ale fajne jest na przykład kręcenie z ręki, które się przydaje przy animacjach, bo jeżeli używamy tego kręcenia z ręki, to możemy sobie nagrać coś takiego, co wygląda jak spacer po obiekcie w trybie pierwszej osoby. To znaczy po prostu ta kamera nam się lekko rusza, lekko trzęsie i to wygląda tak, jakbyśmy po prostu chodzili po tym obiekcie. I teraz spróbujemy sobie tutaj ustawić jakąś szybciutką animację, a możemy nawet z tego skorzystać w filmie. Był jakiś ciekawy domek, z tego nie widzę. Nie, poczekajcie. Będę sobie to może uznała jednak. Wywalimy to. Tak, żeby zrobić animację, to musimy sobie najpierw ustawić ujęcia. I żeby takie ujęcia ustawić, to oczywiście musimy pojechać tutaj kamerą w to miejsce, które nas interesuje. Zrobimy sobie taką króciutką animację, to będzie takie podjeżdżanie do budynku. Żeby zapisać klatkę, klikamy po prostu w ten plusik, posuwamy się kawałek dalej, klikamy kolejny plusik, posuwamy się kawałek dalej, klikamy kolejny plusik, no i dojedziemy sobie gdzieś tam, nie? I teraz zapisujemy sobie ten klip, możemy go sobie odtworzyć, zobaczyć, jak ta animacja wygląda. I teraz, jak już wiemy, że na przykład ustawienie tej kamery i jej ruch jest dla nas odpowiedni, tutaj możemy sobie zmieniać te wszystkie ustawienia, które mieliśmy też w zwykłych renderach. Możemy sobie ustawić styl, co akurat w renderach wam nie pokazałam, ale robi się to identycznie. Mamy do wyboru różne style. A, dobra, to jest tutaj. To zaraz wam pokażę, to był styl, a nie efekt. Ja najczęściej sobie wybieram styl realistyczny, bo on już tak od razu dosyć ładnie wygląda, ale oczywiście możemy sobie zmienić wszystko to samo, co w ustawieniach renderu. Czyli możemy sobie zmienić tutaj oczywiście realistyczne niebo, lekko sobie to wszystko wyostrzyć, ekspozycję zostawiamy, korekcję koloru standardowo, trochę temperaturę i nasycenie możemy sobie obniżyć. Możemy sobie ponakładać tak samo jak w renderach odbicia, żeby to wszystko było bardziej realistyczne. Hyperlight zostawiamy, cienie zostawiamy. Oczywiście perspektywa dwuzbiegowa koniecznie musi być. Cienie tam zostawiamy. No i teraz właśnie możemy sobie tutaj dorzucić to kręcenie z ręki, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Możemy sobie tutaj ustawić intensywność poruszeń. To znaczy, jak mocno ta kamera nam się trzęsie w momencie, kiedy się zbliża do obiektu. Możemy sobie tutaj zmieniać kolor gradientu, to tego nie będziemy robić, na scenie gradientu tego nie będziemy robić. Możemy sobie zmieniać kąt, czyli na przykład jeżeli przekręcimy to o 90 stopni, to możemy mieć takie nagranie, jakbyśmy pionowo nagrywali to telefonem, nie? W tym momencie to wygląda oczywiście tak, że to jest obrazek krzywy, ale później można go sobie po prostu obrócić i jest to normalny obraz. Dobra, możemy sobie zmienić ogniskową, co oczywiście zawsze warto zrobić troszeczkę. W sumie to jest okej. Okay. Teraz zobaczymy, jak to nam wygląda. Widzicie, jak ta kamera się trzęsie, nie? Ktoś idzie i po prostu chodzi po wodzie, nie? Tutaj jak w tym wypadku. Widzimy, że nam się tutaj to mocno trzęsie. Jeżeli tą intensywność poruszeń sobie zmniejszymy, to jak widzicie, od razu jest to nieco delikatniejsze.
Dobra, w tej chwili jak się całkowicie wyłączy, no to ta kamera po prostu idzie takim delikatnym, płynnym ślizgiem. OK, klikniemy sobie szybko render, może na HD, żeby to poszło szybciej. Jak widzicie, mamy do wyboru bardzo niską rozdzielczość, 640x360, mamy HD, mamy Full HD, co polecam najbardziej. Mamy tutaj prawie 4K, tak? I mamy Ultra 4K, czyli Ultra HD. Tutaj możemy sobie jeszcze zmieniać ilość klatek na sekundę. Ja zazwyczaj to robię w 30 klatkach na sekundę, ale jak widzicie, można robić to w 60 albo nawet w 200 klatkach na sekundę. Co się oczywiście później przydaje, jeżeli gdzieś tam postprodukcji chcemy na przykład jakieś tam zwolnione tempo gdzieś sobie wrzucać. No i oczywiście możemy też tutaj zwiększać jakość renderingu. Na razie tego robić nie będziemy. Robimy renderuj. No i to nam tutaj chwilę potrwa, 10 minut, także ja pewnie tego wam nie puszczę do końca. No ale widzicie już mniej więcej na tym podglądzie, że te animacje też tutaj całkiem elegancko w Lumionie wychodzą i można to zrobić w sposób naprawdę bardzo szybki. Dobra, ja to chyba zatrzymam, bo jednak 10 minut nie będziemy czekali. Tutaj oczywiście długość tej animacji zależy od tego, co tu mamy nawrzucane. Ja w tym modelu mam w środku pełno mebli. Ten środek wam też za chwilę pokażę. Oczywiście są te odbicia, które dosyć mocno obciążają pracę. No i mamy sporo tych drzew różnych, nie? To też oczywiście nam tą pracę obciąża. Jeżeli chcemy mieć lżejszą scenę, no to mniej drzew, na przykład tylko z jednej strony, mniej odbić i wtedy na pewno to wszystko będzie gładziej nam działało. Dobra, to zatrzymam. I teraz tak, tutaj mamy noc, teraz zmienimy. Co tu jeszcze miałam wam powiedzieć? Czy jakieś pytania może macie? Styl szkicu chciałaś pokazać. Styl szkicu, tak jest, dobra. To jest bardzo ważna rzecz. Żeby tutaj sobie zrobić ten styl szkicu, to wejdziemy sobie tutaj poranne niebo. I teraz tak, ja szukałam tego stylu szkicu w efektach. Też są też style takie właśnie artystyczne w efektach, ale o wiele lepszym stylem jest tutaj ogólny styl obrazka, bo to jest też coś, co możemy sobie tutaj zmienić. Ja tak jak mówiłam, zawsze najczęściej właściwie używam tego stylu realistycznego i później go sobie dostosowuję w taki sposób, jak widzieliście, czyli dokładam różne efekty, coś tam nie modyfikuję i tak dalej. Można mieć też własny styl, który się buduje całkowicie od podstaw, też za pomocą właśnie tych efektów. Można mieć jakiś tam styl wnętrza, styl nocny, styl dzienny. Ja wam powiem szczerze, że najlepiej właśnie działa ten styl realistyczny, który później jest po prostu przerabiany na swój własny styl. I całkiem dobrze właśnie działa ten styl kolorowy szkic. Bo zobaczcie, to naprawdę wychodzi tutaj całkiem ciekawie. Możemy sobie tutaj oczywiście też te wszystkie efekty dostosowywać. Ja sobie akurat teraz wyłączam to wszystko. Perspektywa dwuzbiegowa jest przez coś blokowana. A, widok prostokątny, to pewnie przez to tak jest. Dobra, i tutaj też oczywiście możemy sobie to wszystko dostosowywać tak jak każdy inny styl. Ja bym tutaj pozmieniała kolory, korekcja koloru. O, i teraz tutaj bardzo fajnie, za pomocą tej korekcji koloru możemy sobie pewne rzeczy edytować. W tym wypadku ta cieplejsza temperatura moim zdaniem działa nieco lepiej. Możemy sobie tutaj też bardzo fajnie działać tym zabarwieniem tego szkicu. Możemy też działać intensywnością tego wszystkiego. Możemy sobie oczywiście zmieniać jasność. I tutaj kontrast jest czymś, co na pewno całkiem sporo zmienia, bo jeżeli ten kontrast sobie tutaj zmniejszymy, to pewne elementy nam tutaj bardzo mocno wychodzą. Możemy sobie zmieniać nasycenie, także jeżeli je całkowicie zredukujemy, to już w ogóle to wygląda jak po prostu jakiś taki całkiem sprytny szkic. Oczywiście jest tutaj korekcja gamma, którą też możemy się pobawić. No i ogólnie myślę, że całkiem ciekawie tutaj ta sprawa wygląda. Dobra. Okej, także to jest też coś tutaj wartego naszej uwagi. No i teraz chyba przejdziemy do wnętrza.